Drogi panie Prusaku, twierdzę, że Poznań to etnicznie, narodowo, historycznie i jak zwał, tak zwał, część Polski. Także zatwierdź podwój obszaru. Dzień dobry. Co więcej, ja ci powiem, że pozbędziemy się tego pruskiego raka, który od wieków ciążył pięknej Rzeczpospolitej. Dodali cel wojenny, podbój obszaru, Prusy Wschodnie. Szkoda, że nie da się zrobić granicy na Odrze. Więc na razie zrobimy w miarę historyczną granicę, no poza Śląskiem, ale Śląsk zbyt fajne kopalenki ma, żeby go nie brać. Ostatnio korzystaliśmy z pomocy Francuzów, to teraz nawiążemy współpracę z Rosjanami, którzy chętnie nam pomogą w zamian za po raz kolejny upokorzenie. Boże, jak wszyscy na tym świecie nie cierpią Niemców, wszyscy chcą ich upokarzać. Jakie to smutne. Kolejna dawka aborygenów migruje do Małopolski. Witajcie towarzysze, no jeszcze nie towarzysze, ale witajcie. Shalom, shalom aleikum, jak to mawiają u nas. Patrzcie, ci imperialiści domagają się zwrotu naszych narodowych, etnicznych, historycznych ziem w postaci Prus i Śląska. A to bandyty jedne. No proszę bardzo, najpierw był Piłsudski bohaterem narodowym, a teraz Henryk Rola Henryk Rola Rzymierski. Puszuje prosto na Poznań. Jakiś Lukas Hetersman nie da mu rady. Ale podoba mi się, że zrobiłem państwo na trytytkę, która uratowała nas w sumie to, że wstąpiliśmy do Ruskiej Unii Celnej, bo wszystko inwestujemy w armię, tylko po to, żeby naklepać naszym zaborcom. To, że zbankrutujemy, nie ma żadnego znaczenia. Cała Wielkopolska przyłączona do macierzy. O rany, na Berlin, towarzysze. Panie Rola Żydowski na Berlin. Ci ta marna pruska armia cię nie zatrzyma. Jak idzie Rosjanom nad tym? Na Prusach? Aha, dobrze. Widzę, że historycznie pod Królewiec podchodzimy. Ty też wygrywacie, dobrze. Właśnie zajęliśmy Berlin, większą część Berlina. Teraz walczymy o jakieś zachodnie dzielnice tego miasteczka. Ej, my mamy wyższą technologię, no musimy mieć wyższą technologię, no nie dziwię się. Zobaczcie, jak ta artyleria, ciu, nasza okopowa, a to jakaś zwykła jeszcze taka fortowa niemiecka strzela. No, shalom my lady, będą nowe pielęgniarki, nowy model pielęgniarek dla naszej armii. Liczba zgonów w wyniku zarazy szalejącej wśród rannych wojskowych gwałtownie poszybowała w górę. Rosyjska jurysdykcja karstu, gdzieś w Turcji walczą. Przenieśmy część chorych do cywilnego sektora, na Mazowszu. Możemy ruskich wojskowych, którzy walczą na osmańskim froncie, leczyć na Mazowszu. Szczerze, jak oni są nam umierający, to raczej nie dają tego Mazowsza. Ale spoko, możemy im pomóc. No to jest chyba właśnie kapitulacja. W Finlandii wybuchło powstanie. My tymczasem przyjmujemy Poznań, Prusy Wschodnie, granica się naprawia. Obiecałem na początek poprawę granicy, jest poprawa granicy. Prusy zostały upokorzone. Piękny dzień, piękny początek dnia. Marzę, żeby sąsiadowi było gorzej. Imperium Osmańskie skapitulowało, a tylko odbyliśmy w sumie to, co oni zajęli Rosjanom, ale to dobrze, reparacje wojenne się przydadzą. A i najważniejsze, no trzeba skorować, wcielić do macierzy dwa nowe obszary. Dwa nowe obszary, czyli w sumie z Prusakami deal mamy zakończony. Zachodnia granica mogłaby już w sumie zostać taka jest, no chyba, że chcemy jeszcze, no wiecie, no Szczecin Polski zająć. Saksonię, z którą przez długi czas mieliśmy też wspólne relacje unipersonalnych, jakby nie patrzeć, saksońskich monarchów mieliśmy. No i nie przypominam, że kiedyś Słowianie też po Łabę byli, także no, korów, uroszczeń mamy dużo. Imperializm. Oficjalnie ogłosiłem Austrię, znaczy ogłosiliśmy, my towarzysze, ogłosiliśmy Austrię i Prusy naszym rywalem, nie wiem czy już Prus nam spadło, ale no Austrię musimy ogłosić, kierunek południe, Kraków, Galicja, no to też trzeba odzyskać. Pojedynek, kolejny, Polska widzę ma długą tradycję pojedynku, Stanisław Kojatowski kontra Stanisław Łankowski. Kojatowski jest z chłopstwa, natomiast Łankowski jest z inteligencji, obaj są radykałami i obaj są w sobie potrzebni naszej rewolucyjnej Polszy. Także, jedyne co mogę wam powiedzieć, to że zakażemy pojedynków. Śmierć bohatera narodowego Ignacego Piłsudskiego w poprzednim odcinku niestety zaważyła na opinii publicznej, że te pojedynki są bez sensu i trzeba to ucywilizować. Albo w sumie niech walczą. Zginął Poniatowski z chłopstwa, no cóż, życie. Nie, bo mi się skojarzyło, wiecie, chleba i igrzysk i w ogóle, żeby zadowolić naszych. Żeby się nie nudzili, no wyobrażacie to sobie, jakby dzisiaj, w dzisiejszej polskiej rzeczywistości przedstawiciele poszczególnych partii, gdy ich sytuacja staje się na tyle napięta, że nie mogą się dogadać i urządza się oficjalny pojedynek ku uciesze gawiedzi, no przecież to by było piękne. Nowo powstała partia, partia komunistyczna, mamy to towarzysze, mamy to.
Coś ten Karol Marx tak średnio boostuje, to ledwo 5% ma. Jeżeli chodzi o związki zawodowe. No tak, dalej. Karl Heinrich Marx, komunista. Tak średnio ludzi do siebie ściągasz, panie Marksie. Okej, okay, dobra, przepraszam, 16% po nowych wyborach. Co prawda partia radykałów z fajną gilotynką ciach, ciach, ciach dalej dominuje i siły zbrojne postanowiły dołączyć do partii radykałów. Ej, podobają mi się, jakie tu piękne koalicje się tworzą. To jest moment, kiedy obalamy monarchię i wprowadzamy republikę. A po co się ograniczać z monarchią? Może od razu republikę samorządową wprowadzimy? Może to już jest czas? Albo sobie za przykładem kolejnego kraju, bo to jest chyba już, nie wiem, czwarty kraj dzisiaj, który ma rewolucję. Była tam Belgia, gdzieś tam jakieś te kolonie mają rewolucję, a teraz widzę, że Skandynawia robi się fioletowa. Może my byśmy sobie rewolucję, znaczy komunizm wprowadzili za pomocą rewolucji? Grecy migrują do Mazowsza. Zawsze to jest przyjemne, kiedy ktoś do ciebie migruje, bo wiesz, że u ciebie jest lepiej niż u sąsiada. Polska ma aspiracje kolonialne, potrzebuje dużej floty, aby rozpocząć ekspansję kolonialną, bo Francuzi, Brytyjczycy zachłannie wyszarpują sobie wszystkie kolonie, jakie są dostępne. To, że Brytyjczycy to jedno, ale Francuzi, oni tak kolonizują, Francja jest tak agresywna kolonialnie, że nie możemy na to pozwolić. A nasza kolonia w Bongu Kelgijskim? Polska w Afryce? Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tak mogła wyglądać polska historia. Polskie Bongo Kelgijskie. Tak mogło być. Będziemy kultywować tradycję kamienicy nerkowej, tak jak nasz wielki bohater narodowy Ignacy Piłsudski miał kamienicę nerkową, tak samo nasz nowy admirał będzie z kamienicą nerkową. I tylko dlatego został awansowany. Skontaktowała się z nami grupa uznanych kompozytorów, wykładających muzykę w obszarze administracyjnym o nazwie Prusy Zachodnie. Akademia Sztuk Pięknych to miejsce, w którym pracują. Zwrócili ich uwagę na fakt, że naszemu narodowi brakuje odpowiedniego hymnu, który pokrzepiłby ludzi. Kraino bogactwa, gdzie płyną miód i mleko. Cześć i sława ci na wieki, skandynawska zdrajców plaga niechaj ginie, ogniem i mieczem zgładzimy wszystkie żmije. Przez chwilę myślałem, że będzie randomowy tekst, ale ja tu widzę dwa nawiązania. Dwa nawiązania w tym hymnie do polskiej tradycji. Możecie napisać w komentarzach, czy zauważyliście to samo co ja. To się nazywa porządny hymn. Ej, plusik do Kajcika dla Paradoksu. Nie wiem, czy to jest wygenerowane dla Polski, bo pierwszy raz sobie gram polską, ale... ale fajne, podoba mi się. Spróbujemy przepchnąć obowiązkowe kształcenie podstawowe. Bo nam dzieciaki giną w tych fabrykach. Szkoda manpowera, który mógłby potem walczyć za czerwoną rewolucję. Skoro już zbudowaliśmy polską marynarkę wojenną, której celem jest zapewnienie polskich kolonii, pora rozpocząć podbijać te kolonie. Uwaga, kolejna zagadka. Ej Jezus, ale dzisiaj dużo zagadek na tym odcinku. Kolejna zagadka. Powiedzcie w komentarzach, zgadujcie teraz, zanim powiem i zaczniemy wojnę, co będzie pierwszym celem polskiej pokojowej misji w celu szerzenia kolonii? Który region świata? Który kraj? Które miejsce wybierzemy sobie, aby szerzyć ideę eksploracji komunistycznej? Przyszłej eksploracji komunistycznej. Ci, którzy mówili o Afganistanie, Pakistanie, w rejonie Persji, to dobrze myśleli? Mianowicie tutaj zaczniemy, tu jest bardzo łatwo się wbić i tutaj jest bardzo ważny surowiec, który można wydobywać, mianowicie opium. A kraj jest dość słaby i daje fajną pozycję wyjściową, żeby zająć większy ten region. Szkoda, że już Anglicy zajęli sobie Persję, widać pomarańczową Persję. Ale myślę, że sam Afganistan, Kalat i Mekran, od którego zaczniemy, nam wystarczy. Ważne jest tylko, żeby żaden great power, major typu Francja czy Wielka Brytania nie wtrąciły się do tej wojny, bo będzie problem z flotą. Myślę, że na lądzie jesteśmy obecnie w stanie naklepać wszystkiemu, chyba że będzie gigantyczna armia. Bo jakościowo chyba nie ma lepszej niż polskiej armii. Ale na flocie, no to wiecie jak jest. Przeszło na 15%, co ty gadasz? No i to mi się podoba. Obowiązkowe wykształcenie podstawowe. Teraz jeszcze wprowadź ochronę robotników. I będzie super. Oho, leci desant. No i perfekcyjnie, polska piechota morska. Masakruje jakichś lokalsów. Nie, ważne jest to, żeby przy desancie mieć odpowiednie templatki armii i floty, bo inaczej to możesz zostać dosłownie zmiażdżony, jeżeli desantujesz zbyt dużą armię przy małej flocie. W ogóle do naszej artylerii. Chciałem wam pokazać, że do naszej artylerii strzałem jakieś namioty, ale tak szybko ich zmiażdżyliśmy i tak linie front tutaj się posuwają, że nie zdążyłem. O, patrzcie, widzicie? Patrzcie, tu jest nasza artyleria, jak z pierwszej wojny światowej. Piu, 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 piu. A tu jakieś namioty beduńskie ze studnium na środku. Co to ma być? Kartaczownica wybadana. To teraz poprosimy. Teraz poprosimy. Prace okopowe, dzięki czemu dostaniemy możliwość piechoty okopowej.
I cyk, ochrona robotników. Niebezpieczeństwo i warunki pracy, wynagrodzenie minimalne plus 15%. Inteligencja dołączyła do partii... Nie, to związki zawodowe dołączyły do partii radykałów. Siły zbrojne to partia patriotów, a chłopstwo to partia liberalna. Oj, ale związki zawodowe spadają, niedobrze. A, bo Karol Marx zginął i teraz jest jakiś random. Ej, no to nie za wiele pomógł. Nie za wiele ten Karol Marx tutaj nakręcił, naszpącił. Myślałem, że wiecie, jakieś eventy będą czy coś. Franciszka Burkomorowski. To państwo, w którym rozpoczynają się tendencje socjalistyczne, zajmuje czołową pozycję w rządzie. Przy tak gwałtownym rozwoju spraw możliwa jest drastyczna zmiana polityki. Proletariat, tam gdzie nie spojrzeć, przyjmuje niepokojącą postawę. Zaczyna liczyć oddziały swego znacznie słabszego wroga i walczyć o swoje prawa. Inteligencja, ta grupa interesu, która zawsze będzie dowodzić awangardzista, komunista lub anarchista. Prawdopodobnie, że inne grupy interesu biorą swoich przywódców, awangardzistów, komunistów, znacznie wzrasta. O. No to cyk, ustanów prawa chroniące związki zawodowe. Ty, może syndykalizm triggerujemy? O, to miło. Widzę, że ktoś rozumie naszą drogę do imperializmu syndykalistycznego. Papecika chciałem zrobić, się poddali bez walki. No dobra, no to może kolejny papecik. Czasami lepiej robić papety, niż podbijać. Bo potem można te papety podbić i mniej jest agresji ekspansji. Z kolejnymi namiotami walczymy. Nie, teraz jakąś chatką kamienną. Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale ładnie to ostrzeliwujemy. To jest jakiś kociołek Enzik tu mają. Wszystko zajęte, poza tym jednym fortem na granicy. Pasjonujące są te wojny. Feminizm odblokowano. No dobrze, odblokowano feminizm. Ale nikt się jeszcze nie przejmuje prawami kobiet. Chociaż mamy prawa kobiet do własności, to już coś. Afganistan to jest ten grobowiec imperiów, nie? Zobaczymy, czy polska armia da radę. No daje radę, ale przy dużych stratach. Ale muralki wypalili. Henryk Rolla Żydowski. No dajesz radę, ale boli. Chyba najcięższa nasza wojna do tej pory. Trochę się przeciąga ta kampania w Afganistanie, ale dajemy radę. O, właśnie, państwo marionetkowe. Halo, kolor? Polski Afganistan? Bo co to za flaga Afganistanu? Dobra, zmienił się. A wasza flaga? No to jeszcze gdzieś tam się komponuje, no bo tutaj czerwony, pokaż Sindh. Sindh to już w ogóle, tak mógłby w rzeczywistości wyglądać, ale Afganistan? Afganistan to jest złoto. To jest po prostu złoto. Ta flaga, ten żbiczek, oj, piękna przyszłość przed nami. Piękna przyszłość przed nami, panie Afganistanie. 60% do 30%, żeby wprowadzić republikę samorządową z monarchii. Od razu przeskoczymy na republikę samorządową. Czy wy to sobie wyobrażacie? Ja wiem, czy to nie będzie rewolucji. Nie wiem, czy to nie śmierdzi rewolucją. Ale jestem gotów. Jestem gotów na to, co przyniesie los w imię wielkiej syndykalistycznej Rzeczpospolitej. Ustanowienie prawa republika samorządowa. Tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek w górę, soczysty komentarz. Cześć.